O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Kończy się lato, a to znak, że mijający sezon podsumują suwalscy działkowcy. Stanie się to już w najbliższą sobotę. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców naszego miasta w sobotę 14 września na piknik z ogrodami, który odbędzie się na terenie właśnie u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej. Początek imprezy o godzinie 17. Będzie wiele atrakcji zarówno dla osób starszych, jak i dla dzieci, bo będą tam i dmuchańce, i wiele zabaw dla dzieci, i będą animatorzy dla dzieci, będą stanowiska wystawiennicze ogrodów działkowych, będzie również rozstrzygnięcie konkursu tutaj organizowanego przez pana prezydenta, czyli 23 edycji konkursu, gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony, w tym roku prawie 200 uczestników. Atrakcją muzyczną sobotniego wieczoru będzie koncert muzyki Disco Polo. Trzymamy kciuki za dobrą pogodę.